Anna Dąbrowska, dom maklerski The Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 12 marca. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z naszą klauzulą. To zaczynamy. Zacznę dziś od metali szlachetnych, bo no, jeśli chodzi o notowania złota, to mamy absolutne przełamanie historyczne. Także jest to bardzo ważny moment i warto być uważnym na te fakty, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o złoto. Przed nami złoto, wykres tygodniowy, czyli każda świeca to zmiana ceny w ramach tygodnia. Widzimy, zeszły tydzień tak naprawdę po raz pierwszy zamknął się bez dwóch zdań na najwyższych poziomach historycznych, jakie nigdy nie były odwiedzane. I nawet świeca zamknęła się pozytywnie zielono prawie na samym szczycie znotowania w danym tygodniu, czyli bardzo wysokie momentum. Przełamanie poziomu 2000 dolarów odbiło się w sposób jednoznaczny, tak? Czyli mamy tutaj bardzo zdecydowany popyt bez praktycznie korekt, czyli momentum jest bardzo silne i jest to bardzo, bardzo ważne. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o złoto. Jeśli zobaczymy sobie, cofniemy się lata wstecz, to widzimy, iż złoto notowało szczyt 2011 rok. Później mieliśmy bardzo łagodne formowanie dna, tak, takie filiżankę, tak, to jest ta potencjalna formacja filiżanki. Odwiedziliśmy szczyt ponownie na tym samym poziomie w 2020. Przez 3 lata mieliśmy formację ruch boczny, potencjalnie ucho filiżanki. I teraz już jakby przełamaliśmy tą formację, czyli jakby jest ona w trakcie realizacji potencjalnie, bo nie ma tutaj żadnych pewności. Czyli gdzie można liczyć na dalszą kontynuację tego trendu wzrostowego, bo przecież przed tą całą korektą, konsolidacją złoto znajdowało się w impulsie wzrostowym przez wiele lat. Tu widzimy 2002, mieliśmy trend wzrostowy z korektami oczywiście, ale był to trend wzrostowy i tu jesteśmy teraz. Więc tradycyjnie liczy się to w sposób następujący. Od poziomu dna do szczytu tutaj mierzymy odległość i od momentu przełamania do góry, czyli gdzieś to wydało poziom 3000 dolarów, powiedzmy niżej 2900, to jest oczywiście taka cel z tej formacji bardzo w długim terminie. To nie jest na teraz, na dziś, nie wiem czy nawet jest na ten rok, ale jest to taki długoterminowa gdzieś tam projekcja. Oczywiście wszystko musimy traktować, iż jest to tylko pewne prawdopodobieństwo i nie można być tutaj niczego pewnym, tak? Natomiast warto mieć to na uwadze, że złoto znajdowało się w trendzie wzrostowym, po okresie kontynuacji korekty pokonało szczyt wszechczasów, więc teraz jest bardziej prawdopodobne, iż trend i wzrosty będą kontynuowane, a jeżeli miałoby nastąpić odwrócenie. Chociaż oczywiście wszystko może nastąpić, ale mamy tutaj poziomy narysowane i jeśli by tak się stało, że złoto znajdowałoby się poniżej poziomu 2000, który teraz jest poziomem wsparcia, no to będziemy wiedzieć, że mamy problemy, tak? Czyli tutaj poziom wsparcia, dawny poziom oporu 2000, który został przełamany, pełni funkcję poziomu wsparcia, czyli tutaj mamy wsparcie. Tu pojawiali się kupujący i zdołali wywindować ceny na te poziomy, więc w dalszym ciągu tutaj powinni się znaleźć. Oczywiście tak to działa, jeśli chodzi o poziom wsparcia. Czyli mamy złoto. Złoto jest to inwestycja alternatywna, zaklasyfikowana jako alternatywna i bardzo wielu inwestorów posiada jakąś cegiełkę właśnie w postaci ekspozycji na złoto. Deep Broker możemy uzyskiwać to za pomocą ETF-ów, które są bez dźwigni i odwzorowują cenę fizycznego złota. I tak największym ETF-em i pierwszym na złoto, tutaj też ciekawostka, że pierwszy ETF, jaki został w ogóle stworzony na złoto, miał miejsce, powstał w 2005 roku, 2004 może nawet, tak, 2004, zaraz po tym, i to firma była SPDL, rok później
W 2005 BlackRock uruchomił swój pierwszy ETF na złoto i tutaj mamy ticker IAU, tak? Tutaj BlackRock nie mówię bez powodów, ponieważ właśnie w styczniu tego roku BlackRock uruchomił swoją kolejną inwestycję alternatywną, tym razem na Bitcoina. I za chwilkę przejdziemy jeszcze do omówienia tego szerzej, ale póki co jest to spektakularny sukces, chyba jeden z większych sukcesów, jeśli chodzi o wyemitowanie nowego ETF-u, tak? Także tutaj widzimy, sukces jest dla BlackRocka i innych emitentów tego Bitcoina, ETF-u na Bitcoina spektakularny, tak? Czyli mamy dyspozycję, możliwość inwestowania w złoto poprzez szereg ETF-ów na fizyczne złoto. Jeśli chodzi o srebro, nie widać tu takiego momentu, aczkolwiek i tak sytuacja jest pozytywna, ponieważ poziom kluczowego wsparcia, $22, jest utrzymany i to jest najważniejsze, jeśli chodzi o srebro. Też mamy mnóstwo ETF-ów, jeśli chodzi o srebro. Przejdźmy na metale, które dawno nie odwiedzałam, czyli platynę i paladium. Platyna, zobaczmy tutaj za pomocą ETF-u PPLT, platinum. Cena zachowuje się bardzo podobnie jak dla srebra, czyli widzimy tutaj ogromną zbieżność. Tutaj też mamy poziom wsparcia tak adekwatny, czyli czy to będzie $80, 85, gdzieś tam bardzo zbliżony jest obraz techniczny, czyli gdzieś tam te aktywa są zbliżone, jeśli chodzi o zmienność ceny w ostatnich kilku lat. Natomiast palad to już jest jakby zupełnie porusza się w innym trybie. Mieliśmy ogromne zapotrzebowanie na palad i ten metal cieszył się ogromnymi wzrostami. Zobaczmy, od 2018 roku od dołka do szczytu w 2021 wzrost 200%, czyli jak na metal było to bardzo, bardzo ważny moment. Natomiast ten trend się wyczerpał, wyhamował. Mieliśmy tutaj trzykrotne szczyty i później nastąpił olbrzymi spadek. Zmierzmy to tylko nie od samego szczytu, ale tak mniej więcej od poziomu $275. Spadek aż 67%, tak? Czyli bardzo dynamiczny tutaj spadki, dynamiczny wzrost, dynamiczny spadek, czyli ogromna zmienność, jeśli chodzi o palet. Natomiast w tym momencie notowania póki co obroniły poziom wsparcia w tym roku i są to poziomy właśnie z 2018 roku, tak? Czyli tutaj pytanie teraz za 100 punktów, czy ten poziom wsparcia zatrzyma spadki na Palladium? Po ogromnych wzrostach, ogromne spadki, tak? I czy tutaj już to zostało odreagowane i palet powróci do swojego trendu, który tutaj był wcześniej wzrostowego, czy też nie? Jeśli chodzi o sytuację dla metali szlachetnych w tym momencie, wygląda pozytywnie, szczególnie jeśli spojrzymy na złoto, srebro, platyna także trzyma poziom wsparcia, więc jeśli te metale szlachetne będą utrzymywać wzrosty, to będzie to także wspierało palla. Także sytuacja jest całkiem atrakcyjna i warto obserwować z tych poziomów. To jest wykres tygodniowy ETF-u. Widzimy wzrosty i mamy poziom wsparcia narysowany, więc można sobie patrzeć, jak będzie to się dalej rozgrywać, czy mamy więcej kupujących wchodzi tutaj, czy też to było chwilowe odbicie i będzie negacja tego poziomu. Warto to obserwować. Pierwszy taki wzrost był w grudniu, widzimy, tak? Także tutaj jeszcze nie mamy tego momentu, który jest zbieżny z notowaniami złota. Sytuacja do obserwacji. Jeśli chodzi o notowania Bitcoina, jak zapewne Państwo obserwują sytuację, Bitcoin na szczycie wszechczasów. Czyli tutaj te wszystkie 10 ETF-ów amerykańskich notuje olbrzymi sukces. Jeśli spojrzymy na BlackRocka ETF od momentu debiutu, mamy wzrost od 11 stycznia do wczoraj, mamy wzrost 47% dla tego instrumentu. Proszę zobaczyć też, jak bardzo fundusze
kanadyjskie, które już istnieją od bardzo dawna, emitenta Purpose, na spot ETF, na fizyczny ETF, jak bardzo odbiegają, jeśli chodzi o nową konkurencję ETF-ów amerykańskich, ponieważ po prostu fundusze kanadyjskie są bardzo drogie w porównaniu z nowymi amerykańskimi. Czyli jeśli wejdziemy na stronę Purpose, widzimy prowizję za zarządzanie 1%, natomiast jeśli wejdziemy na potenta ETF-ów BlackRock, widzimy, iż prowizja za zarządzanie roczna jest 0,25% w skali roku. Te wszystkie prowizje zawsze są wliczone w cenę danego instrumentu, a nawet BlackRock uruchomił promocyjną cenę na 12 miesięcy 0,12, czyli aż prawie 10-krotnie mniej. Więc nic dziwnego, że kapitał w dużej mierze odpływa od innych instrumentów typu właśnie fundusze kanadyjskie czy Grayscale do tańszych ETF-ów, właśnie tych ETF-ów amerykańskich. Czyli ogromny sukces. Oczywiście jest to wszystko zależne, jak dalej będzie miał notowania Bitcoin, ale póki co poziom szczyt wszechczasów pokonany, także oczywiście nie możemy wykluczyć, a wręcz powinniśmy się spodziewać korekt, konsolidacji i gdzieś tam odreagowania tych ogromnych wzrostów, ale trend szczyt pokonany, więc prawdopodobieństwo szala przechyla się, kontynuacja trendu, nie? Dobrze, czyli to był Bitcoin, Ethereum. Ethereum także piękne wzrosty, tuż za Bitcoinem, czyli tutaj szczyt wszechczasów jeszcze nie jest pokonany, natomiast wzrosty są. Jest też także ten entuzjazm, ponieważ zostały złożone wnioski o ETF-y na Ethereum. W tym momencie w DeepBroker można kupić właśnie Purpose, czyli kanadyjski ETF na Ethereum i jest to pewnie jakaś dobra alternatywa do czasu, kiedy ewentualnie powstaną amerykańskie odpowiedniki, nie? Amerykańskie ETF-y. Jeśli chodzi o rynek amerykański, nic tutaj za bardzo nie mam do powiedzenia. Jeśli spojrzymy na SPY, czyli ETF na SP 500, znajduje się na szczycie wszechczasów. Natomiast dzisiaj, nie kiedy indziej, tylko dzisiaj są dane o inflacji, czyli inwestorzy czekają na informacje o poziomie inflacji w Stanach, więc jest to bardzo ważny dzień, bo to, co się dzieje z inflacją, jest kluczowym czynnikiem, czyli zobaczmy, bądźmy przy swoich ekranach, jeśli chcemy szybko reagować. I tu uwaga, rynek otwiera się o godzinę szybciej, ponieważ Ameryka już przestawiła czas na czas letni, czyli no, dla mnie tutaj się otwiera o 12:30, w Polsce o 1:30 otworzy się giełda amerykańska i także o 1:30 w Polsce będą dane odnośnie inflacji. Czyli dziś można spodziewać się zmienności. I tyle, po prostu zmienności. Nie wiemy, w którą stronę jakby będą dane, jaka będzie interpretacja, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że dziś są ważne dane i mogą one mieć wpływ na rynki. Dobrze, to wszystko. Spójrzmy jeszcze na dolara na koniec. Dolar póki co w dalszym ciągu utrzymuje poziom wsparcia, czyli tutaj ten poziom wsparcia jest utrzymany, widzieli zejście, natomiast poziom 102,76 w dalszym ciągu powstrzymuje dalsze spadki dla dolara, czyli pełni funkcję poziomu wsparcia. Dzisiaj dane, więc może będziemy mieli jakiś czynnik do korekty, przydałaby się, jeśli chodzi o akcje, krypto. Tak, bardzo wykupione są rynki, ale to nie ma żadnych gwarancji. Może wcale tak nie być, może trend będzie kontynuowany, natomiast zmienność i nowe informacje otrzymamy je dzisiaj. I to o godzinę wcześniej niż normalnie. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków, jeśli materiał się podoba. Życzę Państwu udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.